Dzień 564. Dziś, na kierunku Tokmak pojawiło się wiele nowych wydarzeń. Gdy Ukraińcy zabezpieczyli drogę do robotyny, zaczęli zwiększać swoje działania ofensywne we wszystkich kierunkach. Pierwszym kierunkiem natarcia stała się kopani. Celem Ukraińców jest tutaj zniszczenie pozostałości pierwszej linii obrony, aby uzyskać większą swobodę ruchu wewnątrz przyczółka. Jak widać, jeżeli Ukraińcy już dawno przełamali pierwszą linię obrony na odcinku Robotyny Werbowe, to odcinek Robotyny Kopani pozostał praktycznie nienaruszony, ograniczając ruch ukraińskich jednostek szturmowych. Wczoraj potwierdzono, że Ukraińcy zdobyli do trzech rosyjskich Sieci okopów na zachód od robotyny, atakując je z samej wioski. To dziś, według rosyjskich źródeł, Ukraińcy otworzyli dodatkowe linie ataku z północy i z powodzeniem zdobyli więcej terenu. Ukraińskie media opublikowały materiał filmowy pokazujący, jak kilka Leopardów 2-6 osłabia rosyjską obronę w liniach drzew przed atakiem piechoty, niszcząc ją pociskami odłamkowo burzącymi. W momencie, gdy Ukraińcy zobaczyli eksplozję pierwszego rosyjskiego pocisku artyleryjskiego, wycofali się, nie dając Rosjanom czasu na skorygowanie ognia i trafienie leopardów. To jednak wystarczyło i posterii szturmów Rosjanie zostali wyparci z wielu Krótko potem ukraińscy żołnierze opublikowali nagranie, na którym widać, jak ewakuują zakleszczony ukraiński czołg. Co sugeruje, że te pola, które wcześniej znajdowały się w szarej strefie, są teraz pod całkowitą kontrolą Ukrainy, co pozwala na prowadzenie takich działań. Ale to był dopiero początek. Dziś Ukraińcy przeprowadzili również atak pancerny na nowo-prokopiwkę. Niedawno opublikowany materiał filmowy dał wiele wglądów w to, co faktycznie działo się w terenie. Wygląda na to, że czołgi wjechały na teren zaraz po przygotowaniu artyleryjskim, które z powodzeniem wysadziło małe rosyjskie składy amunicji w schronach. Po tym, jak czołgi Skróciły dystans i zbliżyły się do linii drzew. Jeden z nich próbował przejechać jak najdalej przez linię, a także wzdłuż linii drzew od strony ukraińskiej. Jest to bardzo rozważne posunięcie, ponieważ powoduje detonację min przeciwpiechotnych i tworzy bezpieczne szlaki dla piechoty, która wejdzie w ten rejon za czołgami. Najtrudniejszą częścią jest bezpieczne dotarcie na miejsce, a ukraińscy żołnierze będą mieli dużo oczyszczonego terenu z najbezpieczniejszej strony. Gdy piechota znajdzie się na miejscu, będzie mogła stopniowo rozminować całą linię drzew. Czołgi szukały również nienaruszonych skronów lub jakichkolwiek fortyfikacji, które mogłyby stanowić Zwłaszcza dla piechoty i upewnił się, że wszystko zostało zniszczone. Wkrótce linia drzew została oczyszczona. Ukraińcy nie poprzestali jednak na tym i ruszyli dalej. Gdy zbliżyli się do nowych pozycji czołgi, znalazły się w bezpośrednim zasięgu wzroku jednej z rosyjskich pozycji PPK. Niestety dla Rosjan pocisk chybił celu. Ukraiński operator drona natychmiast zidentyfikował obszar, z którego wystrzelono pocisk i przekazał współrzędne zarówno artylerii, jak i załogom czołgów. Pozycja PPK została szybko stłumiona, jeżeli nie całkowicie zniszczona, a Ukraińcy postanowili kontynuować ataki jeszcze głębiej. Wkrótce Znaleźli się tuż przed wsią nowo i otworzyli ogień do Rosjan znajdujących się wewnątrz wioski. Stojące czołgi stał się idealnym celem, a Rosjanie podjęli kolejną próbę ich zniszczenia. Na szczęście ukraiński operator drona był niezwykle czujny, zauważył rosyjskiego drona kamikadze i natychmiast powiadomił załogę. Niestety dla Rosjan dron również nie trafił w cel. Po osiągnięciu wszystkich celów załogi czołgów wróciły do bazy. Po zakończeniu ataku ukraińska piechota przeprowadziła operację oczyszczania i ustanowiła całkowitą kontrolę nad nowymi pozycjami. Jeden z żołnierzy pokazał, że jego oddział zebrał w okopach cały bagażnik sprzętu. Inny żołnierz nagrał linię kontaktu między robotynę a Nowoprykopiwką. Ze względu na konieczność przekraczania otwartej przestrzeni, oddział zwiadowczy musiał być w ciągłym biegu. Żołnierz powiedział, że obszar jest monitorowany, niektóre odcinki szlaku są nie tylko gęsto zaminowane, ale także pod kontrolą snajperów. Fakt, że żołnierz opublikował nagranie, oznacza, że bezpiecznie powrócił. a Operacja prawdopodobnie zakończyła się sukcesem. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraińcy zaczęli znacznie częściej angażować swoje czołgi, co pozwoliło im przyspieszyć tempo natarcia. Analitycy twierdzą, że w miarę jak przyczółek będzie się poszerzał, a Rosjanie będą tracić górze wzgórze za Drugim. Ukraińcy będą mogli jeszcze szerzej wykorzystywać swoje czołgi, ponieważ obszar będzie bezpieczniejszy. Jak wynika z materiału filmowego, naloty czołgów znacznie bardziej ułatwiają pracę piekocie niż zwykłe ataki artyleryjskie. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ dokonanie zakupów w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie i przy piątym komentarzu. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.